Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Atoli jeszcze z nami nie ma, ale zaraz będzie, ponieważ robimy dzisiaj dzień z życia, który zaczyna się co prawda w Poznaniu, natomiast za chwilę, dosłownie za pół godziny pakuję się i wyjeżdżam do rodziców. Znaczy właściwie tylko do mamy, bo tata jest w tym momencie w Nepalu. Ale fuja, cichutko. Z planów, ja idę dzisiaj do fryzjera, więc pokażę wam jakąś transformację, mam nadzieję. Chociaż nie będzie duża, podcięcie końcówek i zrobię sobie ciemne włosy. I tak, no i tyle właściwie słowem wstępu. Mam nadzieję, że film wam się będzie podobał i bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Tu, ale ty musisz wejść do transportera, a nie na transporter. Zapraszam cię do środka. Tu. Udało się, wyniosłam wszystkie śmieci, posprzątałam, podlałam rośliny. Kot zapakowany, ja spakowana, także jedziemy do Zielonej Góry i jedziemy do fryzjera. Jak widzicie, pierwszy przystanek zaliczony, dojechałam do domu, wypuściłam już kota, sobie tu biega. A ja z kolei pędzę do fryzjera, ponieważ co prawda mam umówioną na 12 wizytę, jest 10:50, ale poproszono mnie, żebym była najszybciej jak się da, bo mój fryzjer ma dzisiaj też inne plany i powiedział, że jak mi się uda przyjechać szybciej, to mam jechać szybciej. Także super, bo będę też już miała z głowy. Więc zrobię wam jeszcze szybki pokaz moich włosów, które wyglądają dzisiaj koszmarnie, bo są niemyte od jakichś 5 dni. Tak wyglądają. One w kamerze nie wyglądają, ale zobaczcie ten kolor. Chciałam powiedzieć, że nie wyglądają tak źle na żywo. To jest mój naturalny kolor, a to jest farba. Więc ogólnie koszmarnie to wygląda. Tak wyglądają z tyłu. Ja też ja ich nie czesałam dzisiaj, także to też na pewno nie pomaga. Także tak wygląda sytuacja. Jedziemy do fryzjera. I ogólnie okazało się, że Tola też tam jest. W sensie Tola też idzie do fryzjera. Także super, spotkamy się z nią już tam. Bajo! Na pewien pomysł i chyba jednak nie zrobię sobie ciemnych włosów. W sensie zrobię ciemne, ale nie takie, jak wy myślicie. Tak bardzo tego nie wspiera. Wspieraj mnie, Tolu! Ale ona będzie żałować. Nie, ale zrobię coś szalonego. To nie jest mądre. Ale się jaram. Pod szkołę Toli, ponieważ skończyła właśnie sprawdzian, mam maczka. Tola co prawda nie lubi, ale wzięłam jej fryteczki i zaraz nam powie, jaki poszedł egzamin. Czy poszło, kochanie, ten egzamin? Wszystko super. Napisałam, znalazłam błąd w tekście źródłowym i wyżuliłam dodatkowy punkt. Bardzo dobrze, ale tu mam jeszcze jedno info, bo przypomniał się do nas piesek. Tak, i bardzo chcemy go zatrzymać. Mm-mm. Tak. Nie możemy go... To jest czyjś, ale on jest taki cudowny. Jezus, jaki jest piękny. On jest piękny, mówiłam ci. Ktoś z was mieszka w okolicy Sulachowa i wam zaginął pies, to my go mamy. Ale możemy się podzielić. Dzień dobry, piesku. I on mnie liże i on jest takim aniołkiem. O Jezus, i co mamy z nim zrobić? Musimy gdzieś zadzwonić. Nagle jestem psią mamą. Jeżeli poznajecie tego pieska, który u nas roboczo nazywa się Oreo, to dajcie znać, bo my szukamy właściciela. Oczywiście na razie się nim opiekujemy, ile trzeba. Kupiliśmy smyczkę i jedzenie, ale... No, ale nie chciałabym, żeby właściciel był smutny bez pieska, a pewnie uciekł po prostu. W
końcu mamy update książkowy po pół dnia już, który minął z nagrywania tego dnia z życia, no ale dzisiaj był trochę szalony dzień. Tak, więc o książkach. Przez przypadek w ogóle był szalony, nie? Kompletnie, nikt się tego nie spodziewał. Ja jeszcze 4,5 godziny temu nie sądziłam, że zrobię sobie czerwone włosy, ale wiecie co poczułam dzisiaj u fryzjera? Poczułam taką potrzebę zmiany, bo mam wrażenie, że ja ostatnio trochę matowieje. Nie wiem, czy wy rozumiecie, co mi chodzi, ale miałam ostatnio... Przez pół godziny mówiła o matowieniu. W sensie, ja miałam ostatnio takie poczucie, że straciłam trochę blasku, że jakoś tak... Nie czuję się do końca z sobą, w sensie jakoś tak... Nie wiem. I pomyślałam, że może spróbuję, żeby poczuć z powrotem ten blask, zmienić kolor włosów. Ale ogólnie bardzo mi się podoba. Tu jest jeszcze mocno czerwony, ale to trochę będzie mniej czerwone, jak po dwóch pierwszych myciach. Natomiast tak. Z tego, co mówił mi Krzysztof, nasz fryzjer, to on ten kolor może się spłukiwać do wręcz takiego różu. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, książki, moi drodzy, książki. Ja zacznę, ponieważ ja tutaj mam serię, której czytam trzeci tom, ale przyniosłam wszystkie trzy, co by wam pokazać, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Mam tutaj Karmazynowe rządy. Tom pierwszy, czyli Czerwona Tygrysica oraz tom... Dziedzictwo krwi i Czerwona Tygrysica, aż mi się powoliło. Był moim bardzo dużym odkryciem tam chyba rok czy półtora roku wcześniej, dlatego że... Co, kopnął cię? Ugryźcie o mnie, no. Te książki, ja czytałam je w momencie, w którym nie przepadałam za fantastyką młodzieżową, a mimo to one mi się strasznie spodobały i bawiłam się przy nich absolutnie przednio, dlatego mam do nich ogromną, ogromną sympatię. No i czytam właśnie teraz Karmazynowe rządy, czyli zakończenie tej trylogii. Ja już tę książkę czytałam, więc teraz ją czytam po raz drugi. To czemu ją czytasz po raz drugi? No, żeby ją zrecenzować, żeby wiedzieć, o czym mówię dokładnie. Pani Grzanko, prosimy o odejście. Grzanko... Jakbym czytała ją parę tygodni temu, no to może i bym nie czytała jej drugi raz, ale czytam ją w styczniu, także pora na reread. No i tak, może w tym... Pora na reread, a mnie hejtujesz, kiedy ja raz na sezon sobie readuję. No ale, no ja tutaj mam współpracę z remisem. No a ja mam współpracę z... Własnym sercem. Własnym sercem, dokładnie. Ja bym chciała tutaj dobrą i rzetelną recenzję opowiedzieć. Dobrze, więc w tym update'cie opowiem wam troszeczkę o fabule. Jeżeli update już się nie zaczął. No... Dzisiaj był długi dzień, okej? Okay? Długi dzień. Obydwie jesteśmy dość zmęczone tym dniem. A jeszcze się nie skończył, jeszcze jest sporo do roboty. Także tak, Dziedzictwo krwi, czyli tom pierwszy. Ona jest, ta książka, często porównywana do Sary J. Maas w ogóle. Nie za bardzo wiem dlaczego, w sensie trochę wiem dlaczego, bo jest fantastyką młodzieżową, dosłownie. A jakby każda, w sensie mnóstwo młodzieżowych fantastyk, żeby jakby zachęcić czytelnika, który miał dużą szansę przeczytać Sary J. Maas, porównuje się do Sary J. Maas. Ja nie uważam, żeby tutaj to było jakoś specjalnie, konkretnie słuszne, bo mamy tutaj zupełnie inną fantastykę. Ja też nie uważam, żeby porównanie do Sary J. Maas było komplementem jakimś bardzo dużym. W sensie, ja rozumiem, dlaczego tak się mówi, natomiast jestem tutaj i przychodzę do was, żeby wam powiedzieć, że nie do końca tego słuchajcie. Ta książka jest lepsza niż Sary J. Maas, ponieważ mamy tutaj historię opartą troszeczkę na takiej Rosji. Oczywiście nie jest to Rosja, ale jakby no, widać, że to jest inspiracja. I mamy tutaj Anastazję Michałownę, przepraszam. I ona jest księżniczką. I ona zostaje oskarżona o zabójstwo własnego ojca, co też gdzieś tam do tej historii rosyjskiej też nawiązuje, bo tam zawsze były dramaty z księciami, królewnami, właściwie no carami i carycami. Tam zawsze były jakieś kontrzachty, więc to jest ten taki wątek rodzinny, mimo że nie jest tutaj duży, to też jest fajne, nawiązujący historycznie. I ona zostaje oskarżona o śmierć swojego ojca, bo zostaje znaleziona nad jego zwłokami z krwią, więc ona musi uciekać. No i żeby uciec, czy tam się ułaskawić zarzutów, odszukuje mężczyznę, który jest takim topowym złodziejaszkiem w tym miasteczku. Znaczy, tak, logika. W miasteczku, mieście. Ja nie pamiętam też dokładnie, dlaczego akurat ona go szuka, bo ja tę książkę czytam półtora roku temu, ale wiem, że go szuka. Nazywa się Ramzon Złotousty i tu zaczyna się najlepsza rzecz, ponieważ Ramzon Złotousty to jest taka fantastyczna postać. Anastazja też jest super. Aż tak przyspieszyłam z tej ekscytacji, że gubiłam litery. Anastazja jest super, ale Ramzon Złotousty to jest... On ma taki cięty język, ale nie taki... karykaturalnie, że po prostu tworzysz człowieka z ciętym językiem, żeby był, wiecie, kraszem młodych osób. Tak. On jest po prostu tak dobrze napisany, to była moja zawsze ulubiona postać, jest tak dobrze napisany, on jest cyniczny, on jest ostry, a równocześnie widać w nim taką, po pierwsze, inteligencję, ale po drugie też... Nie wiem, jak to nazwać, ale mimo, że on robi złe rzeczy, to czuć w nim gdzieś tam dobro.
On jest taką bardzo ciekawą postacią. No i oni... Joel Miller. To jest Last of Us? Tak. Okej, okay. Bo nie kojarzą nazwiska, wiesz? No, bo to ma nazwisko, bo to słowo wspomniane raz w serii. Tak mi się też wydaje. I ich relacja jest też bardzo ciekawa, no bo oni... Trochę to jest enemies to lovers, ale nie do końca takie standardowe, bo po pierwsze wątek romantyczny tutaj jest, ale moim zdaniem jakby ale on jest ciekawie, dodatkiem, a nie gdzieś tam na nim się opiera. Ale też jakby, no wiecie, no to jest księżniczka, która nagle zaczyna zadawać się ze złoczyńcą. No to nie jest dobry look, nie? W sensie to jest mega ciekawa dynamika. No więc taką tutaj mamy fabułę. A, najważniejsza rzecz w ogóle. No, ominęłam najważniejszą rzecz tej książki, czyli element fantastyczny. No dosłownie. Nasza główna bohaterka ma tak zwane powinowactwo. Te powinowactwa mogą być różne. Ona ma takie, które jest uznawane przez społeczeństwo za najgorsze. Bo ona ma powinowactwo krwi. I ona jest trochę traktowana jako taki odrzutek, bo się jej wszyscy boją, bo ona może torturować i zabijać, manipulując krwią w środku. Rozumiesz? Nice! Zwiedziłaś mnie. I to w ogóle mega się szybko czyta i... Ale to dobra, za chwilę o tym. No w każdym razie taki jest motyw, dlatego też tak łatwo ją było oskarżyć o tą śmierć ojca, no bo ludzie chcieli się też jej pozbyć. No tak, bo była niebezpieczna. Ludzie uważali, że jest niebezpieczna. I w ogóle mamy tutaj bardzo dużo takich dyskusji na temat w ogóle królestw, ale wiecie, no to jest świat fantastyczny, ale to się dobrze przenosi na nasz normalny świat, bo na przykład w późniejszych tam częściach tych książek jest taka dyskusja, że mamy monarchię, która monarchia jest zła i jedna osoba chce obalić tę monarchię, no ale wtedy ona siada na tronie, więc de facto monarchia wciąż istnieje. Trwa, no. I jakby co jest, jaki jest złoty środek. To jest w ogóle mnóstwo takich pośrednich wątków, które też są moim zdaniem bardzo dobre. No ale tak, to mniej więcej jeśli chodzi o fabułę. Cieszę się, że Cię zainteresowałam. Myślę, że by Ci się mocno spodobało. Ta książka jest bardzo szybka, bardzo lekka, jakby w stylu pisania. To jest typowa fantastyka młodzieżowa. Ale możecie mi zaufać, że to jest coś takiego, że robi na mnie o wiele większe wrażenie niż powinno. Czekajcie, bo mama dzwoni. Hello! No, także to jest oczywiście wciąż fantastyka młodzieżowa, więc nie oczekujcie tutaj nie wiadomo czego, jeżeli czytacie na co dzień fantastykę zwykłą. Natomiast w gatunku swoim to jest jedna z tych serii, które najbardziej mnie ekscytują. I to już było od pierwszego tomu, który tak jak mówię, czytałam bardzo dawno temu, zupełnym też przypadkiem zresztą i po prostu przypadłam, bo ten świat jest taki barwny. I w ogóle te książki są moim zdaniem barwne. Także tak, tutaj mamy właśnie dwa pierwsze tomy, no i teraz najnowsza, czyli Karmazynowe rządy. Możecie powiedzieć, która okładka Wam się najbardziej podoba. Mi się chyba pierwsza jednak pierwsza, najbardziej podoba. Pierwsza. Ja w ogóle do tego stopnia chciałam ją czytać, że zamówiłam sobie ją po angielsku jakiś czas temu. W sensie jeszcze zanim wyszła po polsku, ale nigdy do niej nie dotarłam. Okej. Okay. Dobra, no także tak, to będzie moja dzisiejsza lektura na ten dzień z życia. Tola. Mam pewną jakby opinię na temat tych książek. Ja bardzo mam ochotę je zjeść. Jakby były jadalne, uważam, że były bardzo dobre. Okej. Okay. Interesujące. Powiedzcie, czy wy też macie takie przemyślenia? Ale zobacz, patrz tutaj. Czy to ciebie wygląda na najsmaczniejszą rzecz? Okej, okay, to ten fragment trochę wygląda. Ten tuło. Jak taka pianko. Aha. Mhm. Dobra. Jakoś pianka kwaśno... Legend latte. Będę czytać, obiecuję. Jesteś na 80. czy jestem na 80. Poczytamy jeszcze dzisiaj razem. Poczytamy, no. Bo w ogóle to jutro wyjeżdża. Jadą z mamą z mamą nad jezioro na tydzień. To ja nad jezioro, ja nie zostałam zaproszona, mam się zajmować kotami. Zostałaś zaproszona. Nie, nie zostałam. Zostałaś. Zapytałam mamę, czy ja też mogę jechać, a ona, ale to jest wyjazd taki z przyjaciółką. A ja mówię, ale zabierasz Tolę. No przecież powiedziała ci, że ciebie też zaproszę. Tak mi powiedziałaś. Nie zaprosiła mnie. No bo taty nie ma, ja rozumiem, że nie ma kto się zająć no kotami. No tru, akurat nie powinnam się przytulać, bo faktycznie kocy potrzebują opieki. No wiem, ale no. Wiesz. Też bym pojechała na jezioro. Kontynuując, Legendy i Laty będziesz czytać? Będę. Dzisiaj jeszcze poczytamy. Będę. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś na dzisiaj plany? Spanko. I muszę się spakować. Mam też w planach porobić coś z sobą, ale jeszcze nie wiem co. Okej. Okay. Dotknęłam czegoś śmiesznego, muszę dotknąć tego jeszcze raz. Podoba mi się to, cokolwiek to jest. Policzek. Podoba mi się. Nie, to jest pryszcz. O. To podobała mi się jego faktura. To jest pryszcz, no. Z pryszczą jak informacji. Ja sobie ostatnio wycisnęłam stąd chyba. Tak, stąd, tutaj. No to nie są chyba pryszcze te na rękach. To są takie krostki, chyba nie można tego robić. Nie wiem, ja się nie znam.
Zamiast dzwoni dzisiaj pół dnia, ja nie odbieram, bo nie potrafię rozmawiać. Ja też. Także jeżeli to ty, osoba, która dzwoniła do mnie dzisiaj cały dzień, to byłaś ty, to napisz do mnie SMS-a, bo wtedy ja odpisuję. Bo ja wyznaję zasadę, że jeżeli to jest ktoś, kto mnie zna, albo ktoś, kto ma do mnie jakąś sprawę, która rzeczywiście jest jakby prywatna nasza i nie odbieram, to napiszę SMS-a. Tak. A jeżeli to jest ktoś, kto dzwoni do mnie cały dzień i ja nie odbieram, a mimo to nie pisze SMS-a, to to jest albo jakaś reklama, albo ktoś, z kim się nie znam, więc tak nie chcę z nim gadać. No. Rozumiem. Chyba, że jest jakaś trzecia opcja, na którą nie wpadłam i obrażam teraz człowieka, który do mnie dzwonił cały dzień, bo to na przykład jest, nie wiem, moja babcia, która zmieniła numer, nie? O, to by było! Ale nie, no to akurat nie jest, bo znamy babci numer. Dobra, to tyle. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że bardzo ładnie ci w tym kolorze. Dziękuję, musicie mi powiedzieć, czy mi ładnie, bo ja jeszcze nie jestem do końca w 100% no, pewna. No bo to jest zmiana. On jest trochę bardziej śliwkowy niż mi się... A zamaz... chciałaś takie śliwkowe? Ja chciałam bardziej chyba w wiśnie niż w śliwkę. Okay. Tylko z drugiej strony to chyba jest wiśnie. Ty masz też taką ciemną podstawę, nie? Masz... Ja mam bardzo ciemną, ja musiałam rozjaśniać dzisiaj włosy, bo... Mnie ja w tym mam, nie było, bo ja żałuję. Mam, ja miałam trochę pomarańczowe dzisiaj, bo ja mam ciemne włosy, więc musiałam, no. Dobra. Ja ominęłam! No, ale to było dosłownie przez chwilę. Dobra, kończymy ten update, odezwiemy się do was później. Bye! Kupiłam trochę dzieci. Szczęście można kupić, moi drodzy. Jestem szczęśliwa. A, mogę tylko zapytać, jakby jakie masz plany związane z nimi? Nie wiem, ale czy to jest istotne? Zobaczcie na tę pocieszną mordkę. Vinted? Tak. Cudowne są. Przykro mi, no takie życie, no. Takie życie. Wszystkich starszych niż Tola. Czy pamiętacie taką grę jak Spor? Bo właśnie pokazuję ją Toli. Przy okazji jemy sobie lodziki. Tolu, to będzie najlepsza gra, jaką w życiu zobaczysz. Mówię ci. Opowiemy wam, co Tola uważa o niej za 15 minut. Dzięki, Elopa. No i powiedz mi, Tolu, jak ci się ta gra podoba? Przyznaj jest się. Jest strasznie nerdowska i dziwna, ale podoba mi się. Jest super. Jest super. Jest godzina 22, ale ja mam taką ochotę na Sprite'a. Mam straszną ochotę na Sprite'a, więc jadę 15 minut na stację najbliższą benzynową w Zielonej Górze, żeby kupić sobie Sprite'a. To jest mój plan na teraz. Wiem, trochę głupie, ale z drugiej strony tak mi się chce pić, że będę całą resztę nocy i wieczoru myślała o tym Sprite'cie, więc po prostu pojadę go sobie kupić i poświęcę 25 minut mojego życia. Zapomniałam wam powiedzieć, że piesek swojego właściciela odnalazł, także jest bezpieczny i oddany. Troszeczkę mnie serce zabolało, bo poczułam, żebym bardzo go chciała. W sensie nie akurat tego konkretnego psa, no bo wiadomo, że też miał rodzinę, ale jakby, że chciałabym bardzo pieska. Także no, namawiam mamę, ale nie jest chętna jakoś za bardzo, a ja do mieszkania, no wiadomo, że psa nie mogę wziąć, bo to by było nierozsądne. Natomiast tak, chciałam wam tylko dać znać, że jest bezpieczny i że wszystko się dobrze skończyło. Bardzo chciałam dla was nagrać ten update wczoraj, natomiast nie udało mi się, ponieważ po powrocie właśnie ze stacji benzynowej położyłam się trochę z książką, trochę z telefonem i zasnęłam. Także jesteśmy następnego dnia rano i przychodzę trochę zakończyć ten dzień z życia i opowiedzieć wam jeszcze o karmazynowych, bo tak, już jestem sama. Tola już pojechała z mamą na swoją wycieczkę, co zobaczycie pewnie też w kolejnym vlogu. A mi się udało skończyć karmazynowe rządy jeszcze dzisiaj rano. I co? Wow! W sensie, ja bardzo lubię tę serię, po prostu. Coś jest z niej takiego... Jest kilka takich serii fantastycznych, młodzieżowych, które uderzają mnie emocjonalnie bardziej niż inne. I tak naprawdę nie wiem, czy jest ku temu jakiś konkretny powód, czy po prostu te książki są bardzo moje. Ale właśnie Dziedzictwo Kree jest jedną z takich serii i zakończenie jej było takie, że się nawet troszkę powzruszałam na sam koniec. W sensie oczywiste trochę jest. W ogóle fantastyki młodzieżowe mają to do siebie, że my wiemy mniej więcej, jak one się skończą. W sensie oczywiście nie wiemy, czy może ktoś nie umrze po drodze, albo czy coś się nie wydarzy, ale ogólnie no, możemy się spodziewać, że zwykle w tych fantastykach młodzieżowych, po tych trzech tomach na przykład, no to bohaterowie dopinają swego i jakby robią rzeczy, które chcieli od początku, bo tak to zwykle bywa, że się cel osiąga w tych książkach. Natomiast tutaj
to moim zdaniem było w ogóle wyegzekwowane, w sensie to zakończenie, bo oczywiście nie mówię wam, czy im się udało, czy nie, ale zakończenie samo w sobie było dobrze wyegzekwowane, bo ten ciąg przyczynowo-skutkowy był bardzo dobry tutaj, moim zdaniem. W przeciwieństwie na przykład do niektórych książek, gdzie rzeczy dzieją się trochę z niewiadomych powodów, tutaj wszystko jest celowe. Ja też jestem wielką fanką tego świata. On w ogóle, tu jest taka mapka na początku i ja wielokrotnie do niej musiałam zaglądać, w sensie nie musiałam, ale chciałam, bo ten świat jest bardzo rozbudowany. Jak na to, że to jest fantastyka młodzieżowa, która w swoim jakby założeniu niekoniecznie skupia się na właśnie na krainie, na polityce. Tutaj jest tego bardzo dużo, więc myślę, że w ogóle ta seria, taki mam wniosek, może być bardzo dobrym takim transferem z fantastyki typowo młodzieżowej do fantastyki trochę doroślejszej, bo tutaj mamy taki dobry balans między tymi dwoma właśnie dwoma cechami charakterów tych książek. Także tak, to na pewno było na plus. Poza tym mamy tutaj bohaterów, w sensie tak, narrację trzyosobową, w sensie są z trzech różnych postaci, prowadzona jest narracja i oni wszyscy mają trochę inne rzeczy, są na przykład w innych częściach świata, w sensie tego tutaj, w tych krainach różnych i oni wszyscy dążą, no ogólnie do tego samego, ale zupełnie innymi drogami kroczą i to było bardzo ciekawe. Bardzo lubię tych bohaterów i uważam, że są bardzo dobrze, ich motywacje są bardzo dobrze gdzieś tam, w sensie są dla nas oczywiste. Jest na przykład taka postać, Yuri, i on no jest taką trochę szarą postacią przez te trzy tomy, bo z jednej strony no, widzimy, że robi trochę rzeczy dobrze, widzimy, że ma też swoje bardzo duże obawy, swoje strachy, swoje zwątpienia, ale wiemy, z czego to wynika, więc on na przykład jak robi coś, co nie jest obiektywnie super dobre, to my wiemy, dlaczego on to robi, więc to jest naprawdę dobry charakter, dobra postać, więc tak, więc tutaj tak naprawdę ja nie mam się do czego przyczepić. Oczywiście pamiętajcie, że to wciąż jest fantastyka młodzieżowa, więc tutaj nie znajdziecie jakichś rewolucyjnych unowocześnień tego gatunku, bo to jest jednak dość prosta książka właśnie w swej konstrukcji, ale jednak ma takich kilka elementów, które moim zdaniem ją wyróżniają na tle tego gatunku i moim zdaniem to jest bardzo, bardzo dobre. Oprócz tego, na co warto zwrócić uwagę, co mi się ogromnie podobało, to jest to, że przez pierwsze dwa rozdziały mamy, nawet trzy, mamy bardzo subtelne, ale jednak dobrze robiące przypomnienia, co się działo w poprzednim tomie, bo na przykład ja czytałam tę książkę, drugi tom, z półtora roku temu, no i miałam długą przerwę i oczywiście pamiętałam mniej więcej, co się dzieje, ale pewne kilka takich, wiecie, właśnie takich małych rzeczy mi uciekało i nie pamiętałam na przykład, dlaczego postać dana się tutaj znalazła, a nie gdzieś indziej. I ta książka to świetnie na samym początku tłumaczy, także ja to bardzo szanuję, no bo jednak wiecie, no serie są wydawane zwykle w dość dużym odstępie czasu, więc coś takiego na pewno jest na plus, no bo dzięki temu nie musimy się zastanawiać. Także tak, to chyba chciałam powiedzieć. Jedyna może wada, ale niekoniecznie, bo mi się to też jakby... Mi się bardzo podobała ta książka, bardzo. Ale coś, co mogę zauważyć jako wadę obiektywną, mimo że mi nie przeszkadzała, to jest samo zakończenie, w sensie sam motyw, w sensie punkt kulminacyjny. On jest dość krótki i jednak jak na co się szykowaliśmy, tak naprawdę trzy tomy, to on jest dość szybko rozwiązany, ale z drugiej strony no tak naprawdę nie było tam więcej co do opowiedzenia. Ale po prostu myślę, że ktoś może się nie usatysfakcjonować tym wątkiem, bo jednak, no wiecie, jest takie narastanie i mamy ten punkt i on może się nie każdemu, myślę, spodobać, że jest taki szybki. Ale tak jak mówię, mi on pasował do całej konstrukcji tej książki i mi on pasował do założeń, które ta książka miała, więc jakby spoko. Wątki romantyczne są super, moim zdaniem. Są logiczne, są bardzo ładne, są nienachalne. Na przykład ktoś, kto wydaje się, że na pewno za sobą skończy, dwie postacie, tego wątku romantycznego w ogóle nie dostają, co jest jeszcze fajniejsze, bo pokazuje nam ta książka, że nie każdy z każdym musi kończyć w tej fantastyce młodzieżowej. Są ludzie, którzy nie będą mieli swojego partnera na końcu takiej serii, także warto o tym pamiętać, bo na przykład Sarah J. Maas, która jest zresztą tutaj na okładce napisana, ma z takimi rzeczami problem, także tu jest na pewno na plus. Więc właściwie to wszystko jest na plus. Świat mi się bardzo podoba. Rozbudowanie tego świata w tej części jest bardzo duże. Bardzo dużo polityki i intryg.
bardzo dużo, co mi się bardzo podobało, bo dzięki temu możemy poznać mechanizmy działające tym światem, więc jesteśmy jeszcze bardziej umiejscowieni w kontekście, że mamy kontekst po prostu. I ta dyskusja, o którym Wam mówiłam w wczorajszym update'cie, ta dyskusja na temat monarchii i tego, że nawet jeżeli mamy dobrego człowieka, który próbuje obalić obecną monarchię i sam stanąć na tronie, to też nie jest dobre rozwiązanie, bo nigdy nie wiadomo, gdzie ten człowiek pójdzie w swoim życiu, a jednak na barki jednego człowieka robić całe cesarstwo, to jest ryzyko. I te wątki są bardzo dojrzałe i bardzo dorosłe w tej książce, więc ogromnie mi się podobały. No także tak, to chyba wszystko. Mój najmniej ulubiony wątek z tych trzech narracji to jest wątek Lin, ale to tylko dlatego, że jakby Anastazja i Ramzon dają tak wysoki próg, w sensie dają tak wysoki oczekiwania, że Lin wypada odrobinę bladziej, ale no to nie jest wina Lin, tylko to jest wina tego, jak dobrym bohaterem jest na przykład Ramzon, bo on jest strasznie fajny, strasznie, bo jest inteligentny. Anna jest bardzo ciekawa, bo no widać, że ją targają nią emocje, a jednak jest na przodzie, na czele tej swojej armii, czy tam w ogóle ludzi, którymi gdzieś tam włada, no bo jednak jest księżniczką, trochę wyklętą, ale jest. Więc jakby widać ten taki problem, który ona ma, czy poświęcić jakby swoje własne pragnienia i swoje własne potrzeby na rzecz ludu, bo jakby no, to są jednak ważniejsze. Na zdrowie, dziękuję. To są jednak ważniejsze rzeczy niż własne gdzieś tam zachcianki, chociaż jej nie były zachciankami, jej to były potrzeby takie ludzkie. No ale wiecie, o co chodzi, nie? Sam wątek tych powinowactw jest bardzo dobry. Kurczę, super seria. Smutno mi, że już jest koniec, ale z drugiej strony bardzo satysfakcjonujący ten koniec jest. I uważam, że robienie czegoś dalej w tym świecie, chyba że z zupełnie innymi bohaterami, to może tak. Ale tak, to jestem bardzo usatysfakcjonowana z zakończenia i uważam, że zrobiono tutaj najlepszą rzecz, jaką można było zrobić. Jeżeli czytaliście tę serię, to koniecznie dajcie mi znać, co o niej uważacie. Widzę, że może nie zebrać takich pozytywnych opinii, jakie ja mam do niej, bo rozumiem, że ja mam jakąś taką trochę dziwaczną sympatię do niej, w sensie inaczej, no po prostu ona od pierwszego tomu mnie wzięła za serce i jakby moje argumenty, które sprawiły, że ja się zakochałam, mogą na Was nie podziałać, bo Wam się mogą tak nie spodobać, dlatego totalnie to rozumiem i totalnie szanuję, ale jeżeli szukacie jakiejś dobrej fantastyki młodzieżowej, to powinniście na pewno dać jej szansę, bo jest po prostu bardzo dobra. I moim zdaniem się wyróżnia na tle tych fantastyk młodzieżowych. Oczywiście też podąża pewnymi schematami, ale to jest nieuniknione. Najważniejsze jest to, w jaki sposób je ogrywa te schematy, a moim zdaniem naprawdę dobrze. Także tak, no dzień z życia się skończył, rozciągnięty odrobinkę na drugi poranek. Ja jestem w trakcie nagrywania kolejnego vloga, mamy też dla Was już nagrane podsumowanie miesiąca, które zobaczycie za chwilę, i book haul. Także tak, w tym tygodniu, kiedy to oglądacie, szykujcie się na jeszcze ze dwa, może nawet trzy filmy, zobaczymy jak nam pójdzie. W sensie mi, bo to Litu nie ma, zostawiła mnie. No i tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dajcie znać, co Wam się udało przeczytać przez ostatnie parę dni i czy będziecie czytać Czerwoną Tygrysicę. W sensie inaczej, Dziedzictwo Krwi, potem Czerwoną Tygrysicę, a na końcu Karmazynowe Rządy. No dobrze, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Cześć!